Mistrzostwa świata w Katarze dla reprezentacji Polski rozpoczną się 22 listopada. 3 tygodnie temu polski selekcjoner ogłosił szeroką kadrę, natomiast dziś poznaliśmy ostateczny skład zawodników powołanych na turniej. Kto niespodziewanie ma szansę wystąpić na mundialu, a kogo zabrakło na liście powołanych graczy? 26-osobowy skład polskiej kadry na mundial w Katarze jest tematem naszego dzisiejszego odcinka. Zacznijmy może od tego, że graczy, którzy dziś oficjalnie otrzymali powołanie na mundial, polski selekcjoner mógł wybrać tylko z listy, którą przedstawił nam 3 tygodnie temu, a więc z tak zwanego szerokiego składu. W tym roku Federacja FIFA postanowiła powiększyć turniejowe kadry, gdyż do tej pory czy to w mundialowych turniejach, czy też podczas Euro reprezentacje mogły zabierać 23 graczy, natomiast tym razem pojawiły się 3 dodatkowe miejsca, a co ważne, nie było przy tym żadnych dodatkowych obostrzeń, jak chociażby przymusu zabierania kolejnego bramkarza. Jak mogliśmy zauważyć w poprzednich meczach z udziałem polskiej kadry pod wodzą selekcjonera Michniewicza, nasz zespół narodowy najczęściej wykorzystywał ustawienie z trójką stoperów, zatem była to kluczowa kwestia przy wybraniu kadry na turniej. Bez przedłużania przechodzimy do wyborów selekcjonera, a więc oficjalnej kadry Polski na mundial w Katarze. Zaczynam od bramkarzy. Tutaj jest pierwsze zaskoczenie. Nie sprawdziły się bowiem medialne informacje i selekcjoner zdecydował się zabrać na turniej tylko 3 golkiperów. Pechowcem, który nie pojedzie do Kataru, okazał się Kamil Grabara, a więc bramkarz Kopenhagi, który znajduje się obecnie w naprawdę solidnej formie. Byłaby to jednak kwestia trzeciego bramkarza, zatem jest to temat nieco poboczny. Czas na obrońców, a tutaj zaczynają się dość nietypowe wybory. Sprawdziły się medialne informacje, których bohaterem był Artur Jędrzejczyk, który otrzymał powołanie na turniej. Oczywiście jest to wybór selekcjonera, natomiast wydaje się on mocno kontrowersyjny i nieco żałujemy, że tego miejsca nie otrzymał chociażby Paweł Dawidowicz, który mógłby sprawdzić się w roli stopera grającego blisko prawej strony. Wydaje się, że na ostatniej prostej swoje miejsce uzyskał także Robert Gumny, który wygrał rywalizację z Michałem Karbownikiem, Tomaszem Kędziorą czy chociażby Arkadiuszem Recą, który doznał kontuzji. Czas na pomocników, a tutaj także są nieco niespodziewane wybory. Swojego miejsca nie uzyskali bowiem chociażby Mateusz Klich czy Karol Linetti. Na turniej pojedzie za to chociażby Kamil Grosicki, a na ostatniej prostej miejsce wywalczył występujący w lidze greckiej Damian Szymański. Nieco kontrowersji przynosi powołanie dla Szymona Żurkowskiego, który właściwie nie gra w klubie, natomiast zdaje się bardzo dobrze pasować do koncepcji selekcjonera, który w poprzednich meczach bardzo często korzystał z usług zawodnika z Ligi Włoskiej. Jednym z największych wygranych tej jesieni jest Michał Skóraś. Forma zawodnika Lecha Poznań na poziomie Ekstraklasy, a także Ligi Konferencji przyniosła powołanie na turniej, którego jeszcze kilka miesięcy temu na pewno byśmy nie obstawiali. Na koniec napastnicy, a tutaj zaskoczeń brak. Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, a także Karol Świderski. W ostatnich tygodniach pojawiały się oczywiście dość spore dyskusje, czy na turniej powinien pojechać Dawid Kownacki, natomiast za Krzysztofem Piątkiem przemawiała dotychczasowa gra dla polskiej kadry, gdzie po prostu nie zawodził. 10 goli w 24 meczach, a do tego zapewnione naszemu zespołowi punkty w eliminacjach to mocny argument do powołania na mistrzostwa. Krótko podsumowując. Selekcjoner mimo wszystko nieco zaskoczył, zmieniając swoją decyzję i rezygnując z jednego bramkarza, co uznajemy za prawidłowy wybór. Nieco kontrowersji wzbudzają powołania dla doświadczonych graczy, takich jak Jędrzejczyk czy Grosicki, których chętnie zastąpilibyśmy Dawidowiczem i Karbownikiem. Natomiast poza tym wybory wydają się całkiem optymalne, jak na dość ograniczoną dostępność zawodników na dobrym poziomie, jaką posiada polska kadra. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Czekamy na Wasze opinie co do powołań, tego kogo Waszym zdaniem brakuje w kadrze oraz tego kto Waszym zdaniem nie do końca zasłużył na powołanie.